Proszę pani radna Okarmos. Ja bym chciała, bo my dyskutujemy tutaj o uchwale, ja bym chciała po prostu uzyskać jednoznaczną deklarację od pana wójta. Otrzymaliśmy projekt uchwały dotyczący uchwalenia studium. Czy my jako rada z pełną odpowiedzialnością, że przegłosujemy i że wszystko będzie zgodne z prawem i w rozumieniu pana wójta, jest to dokument, który spełnia wszystkie wymogi prawne, czy my możemy podjąć pracę i przegłosować ten projekt uchwały? Chciałabym powiedzieć tak albo nie. Jednoznaczną odpowiedź od pana wójta, nie pani ja doradzą. Pan jest doradcą dzisiaj, jutro pana nie będzie. Pani radna, proszę mi nie dyktować, co ma wójt robić. Pani zadała do wójta pytanie, proszę patrzeć na mnie teraz. I ja pani radnie odpowiadam poprzez swojego pracownika. Na dzień dzisiejszy jeszcze pracownika. Proszę pan Wiesław Misztola. Ale my dzisiaj nie będziemy tego głosować. W związku z tym powie mi pan, jak pani zadaje pytanie dzisiaj. Niech pan pozwoli, że skończę i proszę mi nie dyktować, że mam na pana patrzeć, bo wcale mi się pan nie podoba i mogę sobie patrzeć sufit, prawda? Bo to jest moja sprawa, gdzie ja patrzę. Ja po prostu żądam od pana informacji, bo pan jest kierownikiem urzędu, a nie pan Misztak, który jest doradcą. Jutro go może nie być. Czy pan może jednoznacznie powiedzieć, panie wójcie, tak albo nie? Panie, panie wójcie, odpowiadam pani radnej. Czy ja będę, czy nie będę, to jest sprawa wójta i oczywiście oddaję się do jego dyspozycji. Natomiast pewne, pani radna, jest to, że umrzemy. To jest pewne. Natomiast czy jakaś uchwała jest na 100% zgodna z prawem, to pani dobrze wie, będąc w samorządzie pracując tyle lat, że zasadniczo prawie każdą uchwałę można, jeżeli będzie w zależności od jakości prawnika, który będzie tą uchwałę sprawdzał, można prawdopodobnie uchylić. Więc wójt nie może dać zapewnienia, że proszę państwa, uchwalicie tak skomplikowany dokument jak studium i że on jest w 100% wójt dzisiaj powie, że on jest bezwzględnie wojewoda lub sąd nie będzie miał uwag do tego dokumentu. No proszę państwa, to jest śmieszne, czego państwo żądacie. To jest śmieszne, co pan mówi, bo państwo przedkładacie projekty uchwał i z każdą uchwałą my mamy się zastanawiać, czy ona jest zgodna z prawem. Podpisuje prawnik i ja żądam po prostu tylko deklaracji, żeby się potem nie okazało, że pan wójt wyjdzie i powie, ale to wojewoda uchylił, to rada podjęła taką uchwałę. No proszę państwa, wie pan, to w ogóle byłaby normalnie, nie wiem, dezorganizacja pracy rady, jeśli my mielibyśmy się zastanawiać nad każdą uchwałą, czy ona jest zgodna z prawem. No przecież żądamy tutaj jasnej deklaracji, czy przedłożony projekt studium, który państwo nam przesłali, możemy z pełną odpowiedzialnością na nim głosować. Tak czy nie? Ja tylko potrzebuję jednego słowa. Tak państwo albo tego, nie. Państwo takiej deklaracji nigdy nie otrzymacie od wójta, dlatego że po prostu on byłby, wójt byłby po prostu śmieszny, gdyby coś takiego powiedział. Kto to przygotował? Ale to kompromituje się teraz wójt i pan. Nie, to państwo się kompromitujecie, bo żądacie, żeby już w tej chwili powiedział, że jeżeli wojewoda lub sąd sprawdzi jakąś uchwałę, to że ona nie będzie miała tak skomplikowany dokument jak studium, proszę państwa. No to jest właśnie skomplikowany dokument. I nigdy, i pani dobrze o tym wie, że nigdy nie można mieć 100% pewności prawie co do każdej uchwały, czy ona jest w 100% nie zostanie zakwestionowana, bo sądowi się zmieni orzecznictwo w sądzie. Już wielokrotnie było tak, że orzecznictwo było w jedną stronę i nagle zmieniało się w drugą stronę.
Więc o czym Państwo mówicie? Ale proszę Państwa, kompromitujecie urząd wójta i materiały, które przygotowujecie radny. Po prostu jeżeli będzie... Ale to Pani stwierdziła, że co jest niezgodne? Co jest niezgodne? Chwileczkę, Pani Radna Okarmowska. Jasna deklaracja. Czy według Was przygotowaliście projekt studium? Według Pana wójta, ja nie pytam się, czy wojewoda to zakwestionuje, według Pana wójta, który podpisał ten dokument, radcy prawni podpisali, czy możecie powiedzieć, że z pełną odpowiedzialnością możemy my jako Rada rozpocząć głosowanie? Tylko tyle chcę. A co będzie później, to się okaże. Pan wójt, proszę. Tak jak powiedział doradca, nigdy nie wiemy, co uchwała, czy jest tak, czy nie. Zresztą Państwo dzisiaj sami po sobie uparliście się przy uchwale obszarów zdegradowanych, nie uchyliliście i okazało się, że jest błędna decyzja. Według powyższego ja proponuję przerwać tą dyskusję, bo ta dyskusja do niczego nie prowadzi. Ja w styczniu, przedstawiając Państwu projekt studium, przedstawiłem również wszystkie uzgodnienia i opinie, które przyszły pozytywne. Proszę Panią, jeszcze raz tłumaczę. Gdyby Pani była na zebraniu wiejskim, to nam mieszkańcom bardzo wyraźnie to tłumaczę. I tak nie interesuje, to nie będę mówił na temat. No więc właśnie, to co Pan mówi mnie nie interesuje. Ja żądam jasnej deklaracji. A Pan po prostu, nie wiem, ucieka od odpowiedzialności. Odpowiedział Pani doradca, jeśli ale Pani działa tak lub nie. Ale mnie interesuje, co powiedział doradca. Pan jest wójtem i kierownikiem urzędu. Czyli jeżeli... Pan przedstawił projekt uchwały. Jeżeli Panią nie interesuje odpowiedź mojego pracownika, a ja jestem kierownikiem urzędu, to znaczy, że nie interesuje Panią odpowiedź moja. Bo jeżeli ja ceduję na kierownika, to tak jak ja bym odpowiedział. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że boi się Pan wójt odpowiedzialności, tak?